Będzie rodzajem subiektywnego przewodnika, ale także opowieścią o duszy miasta, o historii miasta, o przemianach we współczesnym społeczeństwie szwedzkim i o różnych wyzwaniach bardzo mocno i szybko rozwijających się miast, bo Sztokholm jest takim miastem. I to jest książka dosyć niezwykła dla mnie, bo robię ją też z moim synem, który robi świetne zdjęcia. Będzie tam sporo rozmów, tak jak w Moralistach, ale będą też różne długie reportaże. Myślę, że ta książka i masa porad dotyczących tego, co odkryć w Sztokholmie, o czym nie mówią przewodniki. Ja zresztą piszę książkę o tak zwanym dużym Sztokholmie, także piszę o przedmieściach, równych przedmieściach, i tych trudnych, i zupełnie wspaniałych. Warto powiedzieć, że 85% Sztokholmczyków nie mieszka w centrum miasta, czyli nie mieszka tu, gdzie przyjeżdżają turyści. I warto to zmienić, bo jest mnóstwo ciekawych miejsc dookoła centrum.